Panie Brygadierze, dowódca uroczystości dróg słomińskich melduje pod oddziały pożarnicze do uroczystego apelu z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurzelowie. Przeglądu. Pomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Gratuluję. Mam nadzieję, że będzie służył. Jak najlepiej dowiezie zawsze tam, gdzie taka konieczność zajdzie. Ja też dołączam się do gratulacji. Super, świetny sprzęt. Tak. Życzę dobrej jazdy. Gratuluję i cieszę się, że dopełniło się to marzenie pokoleń strażaków. Dziękuję. Proszę bardzo. Mamy w Radomskiej. Gratuluję. Brawo chyba, nie? Nadaję Ci imię Renia. Działaj sprawnie, gaś skutecznie i rozsławiaj miejscowość Kurzelów na całą okolicę. O, coś to bezalkoholowy jest. Pracowało na ten moment wiele pokoleń naszych strażaków. Zawsze wierni strażackiemu hasłu, Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Od 106 lat wypełniając strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym. Cieszę się niezmiernie, że dzisiaj tutaj przekazujemy i wprowadzamy do podziału bojowego nowy samochód dla OSP Kurzelów. Kolejni druhowie będą wspominać o tym dniu przez kolejne stulecia. Niech ten wspaniały samochód, bardzo nowoczesny, będzie również formą podziękowania. Podziękowania za to, co robicie dla lokalnej społeczności, dla drugiego człowieka każdego dnia. To trzeci samochód, który trafia do naszego powiatu włoszczowskiego w tym roku i jeszcze czekamy na jeden do OSP Świdno. Mam nadzieję, że ten złoty czas, jeżeli chodzi o doposażanie jednostek, będzie trwał jak najdłużej. W historii gminy Włoszczowa nigdy nie było zakupionego nowego samochodu. My mamy 3, kiedy mam przyjemność i zaszczyt pełnić funkcję burmistrza. Może ktoś powiedzieć, że to samochwalstwo, ale to jest w pewnym sensie takie rozliczenie się przed druhami, strażakami, to co kiedyś powiedziałem. I te zadania będziemy realizować, szanowni Państwo, dalej. Swego czasu były prezes Bogdan Pakosz mówił: mogą być samochody, może być sprzęt, mogą być instrumenty, ale jak nie ma ludzi, to nikt nie pojedzie tym samochodem. Ja bardzo się cieszę, że właśnie w tej jednostce, tutaj w Kurzelowie, jest potencjał. Jest potencjał w młodych osobach, a najbardziej cieszyło mnie to, kiedy pierwszy raz przyjechał, ta Renia przyjechała tutaj do Kurzelowa i chyba wszystkie dzieci przybiegły przywitać ją. To było najpiękniejsze przywitanie. Mamy tutaj zaszczyt, dostaliśmy propozycję, którą oczywiście przyjęliśmy, bycie honorowymi rodzicami chrzestnymi tego samochodu. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Dziękujemy do panu prezesowi za wyróżnienie. No i w związku z powyższym postaraliśmy się o jakiś małą pamiątkę z tej okazji. I mamy jeszcze tutaj do tego taki drobny prezent dla pana prezesa na takie drobne wydatki do straży, które na pewno będą potrzebne. Bardzo serdecznie w imieniu całego zarządu OSP Kurzelów wszystkim Państwu dziękuję.